Na tym filmie ze statystyki opisowej w ramach wszechstronnej analizy struktury pokażę Wam, jak poprawnie należy obliczyć odchylenie przeciętne, ale dla szeregu szczegółowego. Jeżeli mamy następującą treść, zbadano 20 losowo wybranych osób w pełnej przychodni lekarskiej. Polecenie brzmi: oszacuj odchylenie przeciętne i zbadaj jej zróżnicowanie osób pod względem wieku. A więc mamy obliczyć odchylenie przeciętne, a jak widzimy, szereg tutaj wymieniony to szereg jest szczegółowy, taki indywidualny, gdzie kolumna już zapisana w postaci tabeli. Pierwsza kolumna i to jest jakby numer zmiennej, a x i to jest któraś konkretna wartość. Pierwsza, druga, trzecia wieku, czyli wynik danej osoby pod względem wieku. Jest to już zapis tabelaryczny. Jest to potrzebne nam do takiego sprawnego obliczania. No jak ktoś chce, to może liczyć po prostu w formie wypisania tak luzem takich wartości, ale bardziej uporządkowany to zapis tabelaryczny. Żeby obliczyć odchylenie przeciętne, po pierwsze musimy podsumować, ile jest łącznie wartości naszej cechy, którą badamy. Suma tak podpisanej kolumny jako x i w moim przypadku to 798. Jest to potrzebne, żeby obliczyć średnią arytmetyczną. Ona sama w sobie nie jest jakby elementem polecenia, ale żeby zbadać odchylenie przeciętne, potrzebujemy wyciągnąć, ile wynosi średnia arytmetyczna. Zgodnie ze wzorem na dane indywidualne, takie szczegółowe, musimy każdą wartość sumować, czyli dodać do siebie wszystkie wartości i podzielić przez to, ile ich mamy. A więc w naszym przypadku to jest 798, czyli suma tak podpisanej kolumny, dokładnie ten sam symbol musi być za sigmą i dzielimy przez ile mam takich elementów. Wychodzi 39,9 jako wynik takiego podzielenia i wówczas średnią arytmetyczną, którą policzyliśmy, możemy zinterpretować. Możemy wówczas powiedzieć, że wiek badanych osób, czyli nasza cecha, wynosi przeciętnie ten wynik, który mamy w jednostce, to akurat było lat. Kolejnym krokiem, który musimy wykonać, jest obliczenie, jakie są różnice wieku w porównaniu do średniej. Czyli od każdej wartości tego wyniku wieku odejmujemy 39,9 za każdym razem. Czyli 5 minus 39,9, 39 minus 39,9 mamy wynik. A potem od każdej z tych wartości tutaj dodatnich odejmujemy tak samo 39,9. I jak widzimy, każda z wartości może mieć wynik albo na plusie, albo na minusie. My w tym momencie będziemy się interesować wartością bezwzględną i nas ten plus minus nie interesuje. Czyli liczymy z każdej różnicy tak zwaną wartość bezwzględną, inaczej moduł. Czyli bierzemy już takie nawiasy tutaj proste, które symbolizują nam wartość bezwzględną, na końcu będzie nas interesowała suma. Dlaczego? Bo tak mówi nam wzór na odchylenie przeciętne, że my będziemy musieli obliczyć sumę wszystkich różnic od średniej, ale co do wartości bezwzględnych i podzielić przez ile mamy elementów, czyli 20 zbadanych osób. W naszym przypadku jest to suma tak podpisanej kolumny, wyznaczona na końcu suma 288 i po podzieleniu przez 20 daje nam to 14,4. Wyznaczone odchylenie przeciętne będzie takim odpowiednikiem odchylenia standardowego. Pamiętajmy zawsze, że odchylenie przeciętne jest mniej dokładne niż odchylenie standardowe. Jak najbardziej to rozumiem. Jednak jeżeli macie typowo powiedziane oblicz, wyznacz, zbadaj, oszacuj odchylenie przeciętne, no właśnie tą miarę należy zastosować. I wówczas możemy też interpretować, że wiek badanych osób różnił się od średniej wieku przeciętnie o 14,4 lat. Czyli czy to jest dużo, czy to jest mało, wchodzimy właśnie w polecenie, które brzmiało następująco. Mamy zbadać zróżnicowanie osób pod względem wieku. Czyli jeżeli ludzie przeciętnie mieli w przychodni po 40 lat i odchylenie na minus i na plus od tej średniej wynosiło 14,4, to pytanie, czy to
odchylenie stanowi dużo średniej czy też mało. Wówczas liczymy odchylenie przeciętne podzielone przez średnią arytmetyczną, czyli liczymy współczynnik zmienności. W tym współczynniku zmienności zamiast tutaj symbolu S od X, czyli odchylenia standardowego, my wpisujemy A od AD, czyli nasze odchylenie przeciętne i po podstawieniu mamy 14,4 przez 39,9. I ten wynik jest jakby odpowiednikiem zwykłego odchylenia standardowego przez średnią, ale że my mamy odchylenie przeciętne, to tak jak mówiłam, w tym wzorze możemy wpisać AD i sposób liczenia jest taki sam, jakby to było odchylenie standardowe. I ten wynik, który tutaj wyszedł, mówi nam już o umiarkowanym, jakimś przeciętnym zróżnicowaniu badanych osób pod względem wieku. W tej sytuacji wiemy, że jak zawsze współczynnik zmienności jest od 0 do 1. Im wyższe zróżnicowanie, czyli bliżej jedynki, to powiemy, że jakby wiek naszych osób badanych bardzo między sobą był zróżnicowany. Im bliższy wynik jest 0, tym możemy powiedzieć, że nasze badane osoby pod względem wieku były bardzo, ale to bardzo do siebie podobne. W większości przypadków jednak musimy zastosować jakąś skalę, gdzie w zależności do jakiego przedziału będzie należał nasz wynik, tak powiemy, czy nasza zmienność jest słaba, czy jest jakaś przeciętna, a może jest bardzo, bardzo wysoka. Czyli w tym momencie powiemy w naszym zadanku, że wiek osób różnił się od średniej wieku przeciętnie o, już nie o ile to było lat, o 14,4 lat, tylko o tyle a tyle procent, ile wyszło nam w współczynniku zmienności. Jednak jeżeli mamy odpowiedzieć na pytanie, czy nasze badane osoby były między sobą silnie czy umiarkowanie, jak były zróżnicowane, mieliśmy to zinterpretować siłę naszego zróżnicowania, to w tym momencie sprawdzamy, do jakiego przedziału wpada wynik, który nam wyszedł. U mnie wskazuje taki wynik na przeciętną zmienność, czyli możemy powiedzieć, że zróżnicowanie osób pod względem wieku cechuje przeciętna zmienność.